Cześć, tu Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team, ale to będzie taki odcinek specjalny, ponieważ postanowiłem nagrać mały poradnik dla początkujących, dla osób, które zainteresowały się trybem Ultimate Team, ale jeszcze nie wiedzą, co się z czym je, jak ogarnąć szybko ten tryb, aby w miarę dobrze sobie w nim radzić. Dlatego też postanowiłem nagrać ten poradnik. Nagram go w dwóch częściach. W części pierwszej skupimy się na takim ogólnym temacie, jakim jest budowanie składu. Jest to podstawowa rzecz, jaką trzeba umieć i z jaką trzeba sobie poradzić, kiedy zaczynamy grę w tym trybie. Przepraszam na chwilę, napiję się herbatki. A tak. I od czego zaczniemy? Mój wykład zacznę od tego, że przede wszystkim jeśli budujemy skład, nasz pierwszy skład w trybie Ultimate Team, na pewno musimy zbudować skład brązowy. Nie ma co rzucać się od razu na budowanie składu srebrnego, czy złotego, czy tam jakiegoś mieszańca kart różnych poziomów. Chociaż ci, co zaczynają swoją przygodę z Ultimate Team, mają tam do rozegrania jeden mecz, po którym dostaje się 500 monet oraz startową paczkę, w którym także można się trafić i srebrnych zawodników czasami. Za zadania menedżerskie, które tam są do zrealizowania tutaj w tej zakładce, dostaje się złotą paczkę premium, ale jeżeli nie trafimy się w niej zawodników pod naszą formację, ewentualnie, jeżeli chcemy grać w pewnych typach turniejów, to nie warto budować składu mieszanego na początku. Najlepiej zbudować sobie skład brązowy. I budowanie składu zaczynamy zawsze od formacji. Podstawową formacją, z której startuje się gra, jest formacja 4-4-2, ale ja jej nie polecam, ponieważ formacja 4-4-2 jest jedną z droższych formacji w tej grze. Formacje w ogóle w Ultimate Team dzielą się na tanie formacje i na drogie formacje. O co chodzi? Tanie formacje to są takie, do których karty zmiany formacji, bo tutaj popatrzcie, wrócę się jeszcze, na przykład karta zawodnika, tam pod nazwiskiem zawodnika jest formacja, do której ta karta jest przypisana i w której ten zawodnik będzie najlepiej grał. No i tu jest 5, 2, 1, 2 akurat, no bo ja taką formacją gram. I są tak zwane karty zmiany formacji. Jeżeli kupimy sobie zawodnika, który nie jest pod tą formacją, albo mamy po prostu, dostaliśmy w paczce zawodnika, w którą aktualnie gramy, możemy sobie poszukać kart treningu i tutaj typ formacja. I dajmy na to, tanie formacje to są te, których cena tam można kupić je za 200-300 monet. No to są te takie zwykłe, z czarnym tłem formacje. No to na przykład 3-4-2-1, 3-5-2, 5-2-1-2, 5-2-2-1. O tego typu to są formacje tanie. 4-5-1 to są też tanie formacje. O, tutaj się ładuje. I się coś zwisiło. O, i to są tanie formacje, natomiast drogie formacje, tutaj sobie na przykład damy maksymalna cena z 2000. O, i tutaj mamy już te unikatowe formacje 4-2-2-2, 4-4-2, 4-4-1-1, czy najdroższa formacja, zwykle najdroższa w grze 4-4-4-1-2-1-2. One już widać kosztują te karty formacji po 2000. Nie opłaca się budować składu początkowego pod taką jedną drogą formację, gdyż w razie gdybyśmy chcieli zmienić zawodnikowi naszemu formację, karta zmiany formacji może być nieraz droższa, jest zwykle droższa od ceny samego zawodnika, którego kupiliśmy. Nie opłaca się tego robić. Dlatego budujemy skład pod tanie formacje. To jest po pierwsze, jak brązowy skład po pierwsze, po drugie pod tanią formację, na początek, żeby nie marnować monet, których na początku jest naprawdę bardzo mało. Druga zasadnicza sprawa to jest, jeżeli już budujemy skład, musimy myśleć o czymś takim jak zgranie. Zgranie, tutaj mierzone punktowo po prawej stronie pod oceną nad kartą menedżera, po angielsku chemistry, czyli chemia między zawodnikami,
ono nam mówi o tym, jak dobrze sobie zawodnicy między sobą współpracują, jak się dobrze rozumieją na boisku. I im wyższe jest to zgranie, tym lepiej sobie cała drużyna radzi na boisku, lepiej się ustawia, lepiej wychodzi do piłek, lepiej podaje. Ogólnie odczuwamy znacząco w grze różnicę między dobrym zgraniem a kiepskim zgraniem. Jeżeli mamy dobre zgranie, akcje, że tak powiem, wychodzą nam same, byle tylko się dobrze skupić. Przy kiepskim zgraniu naprawdę ciężko się gra taką drużyną. Żeby było dobre zgranie, musimy spełniać dwa warunki. Po pierwsze, drużyna, nasz skład musi być albo z jednej ligi, jakby na to na przykład z Barclays Premier League, albo z ligi BBVA hiszpańskiej, albo z Bundesligi, albo tam z ligi francuskiej, jakiejkolwiek, to raz. A dwa, żeby zgranie było jeszcze lepsze, to najlepiej oprócz tego, żeby zawodnicy byli z jednej ligi, to jeszcze dobrze, żeby byli z jednego kraju. Czyli na przykład tak jak mój skład jest raz, że z ligi Saudi Pro League, czyli z ligi saudyjskiej, ligi arabskiej, a dwa, wszyscy zawodnicy są Arabami, czyli pochodzą z tego samego kraju. Wtedy, bo gdy mamy tylko powiedzmy samą ligę, to zgrania między zawodnikami, te linie są żółte, to też już jest dobrze, to już jest nawet bardzo dobrze. A kiedy spełniamy oba warunki, czyli ten sam kraj, ta sama liga, ewentualnie ta sama drużyna może być, wtedy też jest zgranie na zielono, czyli ta sama liga i ta sama drużyna, czyli na przykład gdybyśmy złożyli skład z Bundesligi i na przykład całą Borussię Dortmund, wtedy też zgrania między zawodnikami są zielone i to są najlepsze możliwe zgrania, poziomy zgrania i wtedy zawodnicy naprawdę bardzo dobrze grają i chyba nawet zgranie ma wpływ na to, że tak jakby statystyki lekko zwiększa, czyli na przykład oni tam ogólnie są słabi, ale przez to, że mają bardzo dobrze zgranie, no to te statystyki trochę im to zwiększa i gra się nimi lepiej. Do tego jeszcze oprócz tego, że to jest liga i ten sam kraj, Trzeba się skupić na tym, żeby to byli sami brązowi zawodnicy, bo są tani. Bo są tani. I ja polecam na przykład ze swojej strony na przykład właśnie składy z Ligi Arabskiej, dlatego że na rynku kart, na aukcjach kart jest bardzo łatwo złożyć taką drużynę, ponieważ jest dużo kart z tymi zawodnikami, z Arabami, z drużynami z Ligi Arabskiej. Polecam także Ligę Koreańską, K-League oraz zespoły Koreańczyków. Dlaczego akurat na przykład te dwa? Ewentualnie na przykład Ligę Francuską i zespół z Francuzów też widziałem, albo Ligę Angielską i samych Szkotów też widziałem w brązowych składach, ale chodzi mi o to, żeby skupić się na przykład na takich egzotycznych składach, ponieważ może oni nie są dobrymi zawodnikami w sensie techniki, dokładności podań, dokładności strzałów, ale górują szybkością, tempo. Tempo jest to jedna, ta pierwsza cecha po lewej, 74 tempa na przykład ma ten zawodnik. Jest to jedno z najważniejszych cech w trybie Ultimate Team. Szybkość zawodników, tempo, to jest to, na co stawia większość grających w tym trybie graczy online. I na przykład dlatego Arabia Saudyjska, Korea to są polecane przeze mnie kraje i polecane przeze mnie ligi, gdyż tam zawodnicy mają dużą szybkość i tą szybkością nadrabiają wszelkie braki w pozostałych partiach. W pozostałych umiejętnościach, za to nadrabia za nich dobre zgranie, jeśli sobie zbudujemy skład z jednej ligi, z jednego kraju. Przepraszam. I co ja jeszcze miałem mówić? Zgranie i szybkość to jest to. Można, niekoniecznie trzeba budować z Arabii czy z Korei, tak jak ja mówię, ale ważne, żeby była jedna liga, na przykład z Barclays Premier League, ale tam jest chyba mało brązowych, prędzej te niższe, N-Power Championship, N-Power League 1, League 2, czy tam druga liga francuska, czy tam jakaś holenderska, tam jest dużo brązowych, szybkich zawodników, stamtąd też można budować składy, ważne, żeby był brązowy, cały. Dlaczego? Bo to zaraz przejdę do tego tematu.
No i ważne, żeby była jedna liga, bądź jeden kraj, albo oba te, albo jedna liga i ta sama drużyna, wtedy to wysokie zgranie poprawia nam statystyki, lepiej się gra i nadrabia to braki techniczne, na przykład zawodników brązowych. Dlaczego brązowym składem całym? Ponieważ są tani. Ci zawodnicy są tani, no proszę zobaczyć. Bramkarz kupiony za 350, obrońca za 200, drugi obrońca za 250, tam napastnik za 300, mój czołowy egzekutor za 350. To są niewielkie kwoty i bardzo szybko da się zbudować skład, ponieważ jedną zasadniczą rzeczą, która jest nam potrzebna, to są zmiennicy. Gracze grając mecze tracą kondycję. Tutaj jest status, w statusie w tej zakładce są dwie pierwsze pozycje: kondycja i morale. Kondycja. Zawodnicy grając mecze męczą się. A ponieważ nie mamy na początku nie mamy monet, żeby kupować karty kondycji i odnawiać za pomocą kart kondycji kondycję zawodnikom, trzeba dbać o to, żeby mieć zmienników na rezerwie, też brązowych, też ta sama liga, ten sam kraj najlepiej, żeby mieć zmienników w razie, gdyby nasz zawodnik się zmęczył, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że dopóki nie mamy w klubie kart pracowników dających różne bonusy, tam bonusy do morale, bonusy do odzyskiwania właśnie kondycji, bonusy tam do kontraktów i tak dalej, są takie karty pracowników, to przeciętnie zawodnik siedząc na ławce w czasie meczu, tylko uwaga, musi być tutaj na ławce albo tutaj w kartach rezerwy, odzyskuje jakieś 10 punktów kondycji, czyli powiedzmy sobie, że gdy na przykład taki zawodnik jak ten kondycję ma 94, no to jeszcze mógłby zagrać jeden mecz, ale powiedzmy ma tam w okolicach 90, 89, 91, 92, warto go na jeden mecz ściągnąć, zastąpić jakimś innym, na przykład tutaj w tym przypadku środkowym pomocnikiem, na przykład tego zastąpiłem tym, statystyki mają podobne, no kupuje się też takich. Przez to właśnie, że to jest tani skład, to i zmiennicy są tani i wszyscy są mniej więcej na równym poziomie, więc nawet tej zmiany w danym meczu zawodników się tak bardzo nie odczuwa. I dzięki temu oszczędzamy na kartach kondycji, co jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ przeciętnie nawet najtańsza karta kondycji będzie nas kosztowała minimum 200 monet, a 200 monet to jest przeciętna cena takiego zawodnika, więc nie opłaca się inwestować w kondycję, kiedy możemy ją sobie po prostu odzyskiwać za darmochę, rotując sobie skład. Tak samo jeszcze miałem na koniec, już powiedziałem o formacjach, powiedziałem o tym, jak budować ten skład, o zgraniu, o szybkości powiedziałem, o zmiennikach powiedziałem, tutaj sobie punktowałem, co o czym miałem mówić, o dbaniu o kondycję powiedziałem. Dlatego warto, to się tyczy akurat początkowych składów, bo w późniejszych etapach, kiedy już mamy składy srebrne bądź złote, to tutaj na ławkach rezerwowych zwykle trzyma się składy z innych, no jak mamy po prostu dużo składów, to się trzyma, gramy danym jednym składem, a na rezerwie trzymamy drugi skład, który sobie w tym czasie właśnie odzyskuje kondycję i tak to się rotuje, ponieważ kiedy mamy dobry skład i wypoczęty, praktycznie nie ma potrzeby dokonywać zmian w trakcie gry, w trakcie meczu, czyli wprowadzać nowych zawodników. Chyba że się przydarzy kontuzja lub jakaś kartka, ale to są rzadkie raczej przypadki, no dlatego trzyma się po prostu drugi swój skład na rezerwie, żeby sobie odpoczywał. Ale to już przy, mówię, składach wyższych poziomów, czyli srebrnych i złotych, kiedy już mamy ich już kilka, albo mamy kilka brązowych na przykład. Na początku jeden skład, plus do tego trochę zmienników, też niedrogich. Do tego właśnie warto inwestować w tanie ligi typu Korea czy Arabia, bo to jest dużo zawodników na rynku, na aukcjach do kupienia są tanio. Łatwo skompletować skład. Łatwo na tanich formacjach dopasować formację. Nawet jeżeli kupimy zawodnika nie pod tą formację, to ta karta zmiany formacji tam będzie kosztowała 200-300 monet. Karta zmiany pozycji tak samo, ale najlepiej od razu kupować na odpowiednią pozycję, na taką jaką się chce. Jeszcze o kupowaniu kontraktów. Właśnie.
Do brązowego składu kupujemy oczywiście brązowe kontrakty, ponieważ są tanie, ale ja polecam skupić się tylko i wyłącznie na kupowaniu kontraktów brązowych wyjątkowych. One wyglądają tak. Jest to zawodnik, kontrakt taki błyszczący. Dlaczego? Ponieważ najtańszy kontrakt brązowy i tak kosztuje 200 monet, bo tyle jest minimalna cena kupienia, kup teraz na, po prostu na aukcjach, niżej się nie da, no można za 150, ale to tylko jak ktoś wystawi bez, że tak powiem, bez ceny, bez ceny kup teraz i sobie ktoś wyliczy 150 i poczeka do końca aukcji i ją wygra. Natomiast kontrakty brązowe, lepiej taki kontrakt brązowy zwykły daje zawodnikowi kontrakt na 5 meczów. Czyli wydajemy 200 monet i dostajemy za to możliwość, żeby ten zawodnik w naszej drużynie grał 5 meczów. No to 200 monet podzielić na 5 meczów to wychodzi 40 monet za mecz. Kiedy za 200 przeciętnie, warto skupić się na szukaniu na brązowych kontraktów wyjątkowych. Ograniczyć sobie tam w aukcjach, zaraz pokażę, wymieniaj, szukaj kontraktów, cofamy się do wyszukiwarki i dajemy sobie na przykład 250, dajemy szukaj i sobie przewijamy tą listę, bo oczywiście jest tu większość, o mamy kontrakt i zobaczcie, mamy za 250 monet, mamy kontrakt na 12 meczy, 50 monet więcej, a dostajemy o 7 meczy więcej. Dlatego warto skupić się na szukaniu. To czasami trzeba przewijać tych stron kilkadziesiąt, no bo oczywiście nie jesteśmy jedynymi osobami, które wpadły na podobny pomysł, że nie warto inwestować w kontrakty na 5 meczy za 200 monet, kiedy za 50 monet więcej można trafić kontrakty wystawione, te, że tak powiem, wersje unikatowe, wersje wyjątkowe, które dają dużo więcej meczy i dają nam wtedy, wychodzi to taniej, no bo 250 monet podzielić na 12, no to tam wychodzi 20, nawet niecałe 21 monet za jeden mecz dla zawodnika, no to 21 monet, a 40 to jest różnica niebagatelna, szczególnie, że tych monet na początku nie jest dużo. Nie warto kupować srebrnych kontraktów ani złotych na początku brązowym zawodnikom, ponieważ to jest tak, że brązowe kontrakty dają więcej meczy brązowym zawodnikom, srebrne kontrakty dają więcej meczy srebrnym zawodnikom, a złote złotym zawodnikom dają więcej meczy. Później, kiedy już no, mamy tam w klubie pracowników dających bonusy i menadżerów dających bonusy do kontraktu, no to wtedy, ale też mamy wtedy na pewno dużo więcej monet, to nam aż tak wtedy to nie robi różnicy. Na początku robi dużą różnicę i ja polecam kupowanie tylko i wyłącznie wyjątkowych brązowych kontraktów. Dobrze, no to na tym odcinku byłoby to już chyba tyle. To był taki krótki poradnik. Jak grać? Jak grać? No to już trzeba ćwiczyć. Ćwiczyć najlepiej na turniejach i sezonach jednego gracza. Sam to bardzo niskie poziomy trudności do zawodowca. Składem brązowym, ze stuprocentowym zgraniem, wygrywa się bardzo łatwo wysokie wyniki, to nie ma nic trudnego. Na klasie światowej już jest troszeczkę, jak się już na wyższa liga albo wyższe turnieje z trudnością klasa światowa, no to już jest wyzwanie, ale też daje radę, jeszcze daje radę. W następnym odcinku skupimy się na zarabianiu monet, takim podstawowym zarabianiu monet. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że moje porady się na coś przydały. No i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.